Witamy, jesteśmy na górskim poletku testowym Primka. Mamy Ruto Zaktrex z Cewku 23DD. Mamy tu 3 cele zakopane na głębokości 20 cm, ale nie, nie chcecie się zmylić głębokością, dlatego że teren jest mineralizowany do poziomu 3 bar, 3 bary mineralizacji na mierniku Technetics AG2. To jest dość duża mineralizacja i utrudnia wykrywanie głębokich celi. Idziemy na to. Nastawy detektora są podobne jak do Złotego Lasu. Frekwencja 17,4. Tu nie zmienialiśmy. Filtry gruntu 2. Maskowanie 2. Multifiltry włączony. Wzmocnienie audio 55. Głośność raz 1. Tony monety 2. Poświetlenie. Nie jest ważne. Wzmocnienie idzie tak. Idziemy na to. Detektor jest dostrojony do gruntu. Jak możecie. I jeszcze coś. Czułość. Bardzo ważna sprawa. Czułość mamy na 90. Dyskryminacja na 0. Po prostu. Pierwszy cel. Jeden taki kontrolny cel. Jest tu. W 20 cm jest spolka z łuski myśliwskiej, miedziana, chyba 12-calowa, znaczy 12. Nie jest problem. Idziemy na pierwszy cel. To jest moneta miedziana, Kreitzar, rok 1800, miedź, Austria. To jest sreberko, 10 krajcarów, Austro-Węgry, rok 1868. Dobra identyfikacja. Idziemy dalej. Trzeci cel. To jest obrączka srebrna, 19-wieczna, bardzo drobna. Jak macie ten malutki palec mój tutaj, to jak założę, to nie mogę ściągnąć, bo już kiedyś taki problem miałem. Jak widzicie, Atrex wykrywa nam cewkę 23DD na czułości 90 wszystkie cele, bardzo łatwo. Co chcę powiedzieć, że możemy sobie podwyższyć czułość do 99. Jest stabilny. Sygnał żelaza. Może krzaczek? No. Jest stabilny. I co chcę powiedzieć? Spróbujemy sobie zrobić test też na czułości 99. Spodek z luski. Myśliwskiej. Idziemy pierwszy cel. Sygnał mocny, trochę był polamany, ale nie wadzi. To jest sreberko, 10 krajcarów. Również super. Do końca zasięg, cewka nad. Dosyć wysoko nad terenem. Czułość 99. Mamy gości. Trzeci cel, pryszczonek na 20. No. Jak widzicie, detektor absolutnie stabilny. I cel jest wykrywalny jeszcze 5 cm na terenem. Co najmniej 6. Czułość 99. Super. Ja myślę, że Atrex pokazuje swoje quality. Nie ma problemy i na tak mineralizowanym terenie dokładnie detekować. A zaraz zrobimy dalszy teścik na większej cewkę 13 Discovery. No właśnie, bo to jest jeszcze malutka cewka. To jest cewka 23, 23,5, tak? Hej, 23 DD cewka.
Tak, więc jest to super wynik. Pod filmem będzie link do filmu z tego samego miejsca, gdzie będą wykrywacze topowe z dużymi cewkami. Będziecie mieli jakieś tam porównanie. Na razie tyle. Pozdrawiam.